U pacjenta mieliśmy bardzo specyficzną sytuację, ponieważ mieliśmy bardzo wysoki astygmatyzm. Bardzo wysoki. Oznacza to wartość pomiędzy 8 lub 9 dioptrii astygmatyzmu, co jest bardzo ciężkie w korekcji. Zrobiliśmy u pacjenta terapię tak zwaną bioptix. Jest to połączenie dwóch różnych zabiegów. Tutaj było to połączenie implantacji soczewek fakińnych i z kombinacją z laserową korekcją wzroku. Najpierw wszczepiliśmy soczewki fakijne, potem odczekaliśmy pewien okres czasu, aż się wada znowu ustabilizuje i potem resztkową wadę dokorygowaliśmy laserem. Nie był to przypadek, było to zaplanowane od samego początku. Nigdy nie wierzyłem, że będę się mógł pozbyć okularów. Od 20 roku życia co 5 lat sprawdzałem, czy jest już odpowiednia technologia, żeby pozbyć się okularów, i słyszałem za każdym razem nie. Potem usłyszałem, mając 40 lat, że w tej klinice robią cuda, a zarazem kilkoro moich znajomych skorzystało już z usług. Poszedłem, usłyszałem, że może będą Państwo w stanie mi pomóc. I następnie po 2 tygodniach usłyszałem właśnie, że w takiej metodzie łączonej będę mógł się pozbyć swojego astygmatyzmu, który był -9. Ja byłem ślepy, bez okularów byłem ślepy, aktywnie uprawiając sport, było to dla mnie męczarnia. W grudniu została wykonana pierwsza operacja wszczepienia soczewek. Pierwsze kilka dni po operacji były ciężkie. To muszę przyznać, że żeby się wydobrzeć, żeby znowu widzieć, te kilka pierwszych dni było ciężkich, ale czułem, że jestem pod opieką specjalistów. Częste kontrole, dobra informacja zwrotna. Po pół roku zrobiliśmy operację laserową, która znowu do najprzyjemniejszych nie należy, ale już następnego dnia oko jest sprawne, zdrowe i normalnie można widzieć. Następnie kilka częstych kontroli, do tej ostatniej po 3 miesiącach. W tym momencie widzę jak nigdy w życiu. Widzę normalnie, bez okularów. To prawda, że czasami muszę sobie wkropić krople, żeby oko nie było suche, ale w porównaniu do tego, że ja byłem ślep przez większość swojego życia, jest to niebo i ziemia.